Ja tu nie wytrzymam w tym domu. Ja wiem, że twój ojciec walczył w powstaniu. Był w Solidarności. Otrzymał order od prezydenta, ale... A, to... Od Kwaśniewskiego to się nie liczy. Ale ja nie wytrzymam z tym wrednym dziadem. Nie mów tak. A jak mam mówić? Ciszej. Ciszej. On wzroku nie ma w ogóle, ale słuch to ma jak nietoperz. Nie od Kwaśniewskiego ten medal, tylko od Wałęsy. Co wy tu wyprawiacie? A nic, tato, grilla chcemy zrobić. Znów cholera, będą dymić. Wszystko się będzie lepić od tłustego dymu. Pranie będzie śmierdzieć. Odsuniemy, że nie będzie. Jak mówię, że będzie, to będzie. Mówiłem wczoraj, że cię pies ugryzie i cię pogryzł. No bo chciałem mu poluzować łańcuch. Skąd miałem wiedzieć, że ojciec nie karmił psa od miesiąca? Pies nie jest od jedzenia, tylko od szczekania. A jak je, to nie szczeka. Nie wie tata, gdzie jest węgiel? Na Śląsku. A wiem, gdzie jest węgiel. Taki, żeście pieprznik w domu zrobili, że nic znaleźć nie można. No. A, nie, jest. O. No, ale dalej to posuń. Cały się chodnik od tego grilla zapaskudzi. Pojedziecie czym, ja to później domyję. A po was nie będę sprzątał. Już mi się odechciało tej kiełbasy. Spokojnie. Nie dajmy się zwariować. Róbmy swoje. No syp. No dosyp. No, jeszcze dosyć, bo się nie rozpalimy. A, żeś teraz sypnął, a głupi będzie... Żeś sypnął, a głupi. Będzie płomień na 5 metrów, no. No, zaraz podejdę i strzelę go w mordę. No. Ciszej! I strzelę go w mordę. Chyba nie uderzysz schorowanej legendy opozycji. Kiełbasę pokroiłaś? Pokroiłam. No i stąd widzę, że źle tłuszcz nie spłynie. Płynie. Tak jak ci się wczoraj ciasto udało gumowy zakalec. Bo ojciec zmniejszył ogień. A ty myślisz, że mi butle z gazem to nieba za darmo spadają jak szyszki? Przełóż, pali się. Nie pali się. Pali się. Widziałem, jak Warszawa się pali, to kiełbasy nie poznam. No. O, ta się już spaliła. Dobrze, to wezmę dla siebie, a ojcu dam tamtą. Ja nie jem kiełbasy, lekarz mi nie pozwala. To po co się ojciec w ogóle wtrąca? Bo patrzeć nie mogę, jak się robotę partoli. To nie patrz, stary ośle. Żebyś ty się tak w piekle smażył, jak ta kiełbasa. Nie płacz, tato. Przeżyłem wojnę, komunę. Nikt mnie tak nie potraktował. SS, NKWD, UB, SB, ZOMO, ZUS. Przepraszam. No, wybacz jej, tato. Staramy się z Edytą o dziecko. Na razie bezskutecznie. No wybacz, jej trochę jest rozdrażniona. Wziąłeś sobie kalekę, co dziecka nie potrafi urodzić, to masz. No zabiję go. Zabij mnie. Za dużo macie w Polsce autorytetów. W tej chwili stąd wyjeżdżamy i nie wiem, kiedy znów się zobaczymy. No na pewno nie na chrzciniach i to nie z mojej winy. Po co w ogóle żeśmy tu przyjechali? A ja wiem po co, ale nic z tego, hieny smętarne. Na radio wszystko zapiszę, wam nic nie zapiszę, nic wam nie zapiszę. Nienawidzę go. Aj, to daj spokój, jego też trzeba zrozumieć. Weź się wczuj w jego sytuację. Z dwoma doktorami o nim rozmawiałem. To, co mówili, brzmiało jak wyrok. Nie ma nadziei? Nie. W IPN-ie są pewni. To był Volksdeutsch i ubecki kapuś.